Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Jak widzicie, troszkę się spaliłem. Byłem dzisiaj na kajakach. No i tak skorzystałem z słoneczka i zobaczymy, jak mi się będzie spało. Myślę, że tak średnio, ale nie tak strasznie mimo wszystko jest. Bo to kajaki, czyli nie po całej, że powiem, po całej skórze, tylko po kawałkach. A dzisiaj Księga Zachariasza. Księga Zachariasza, która jest w tym samym czasie co Ageusza, czyli generalnie odbudowa świątyni po powrocie z wygnania, czyli w okolicach 520 roku przed naszą erą. No i Zachariasz jest ciekawy, dlatego że jego wizje są generalnie wizjami odnowy. I to takimi wizjami odnowy, które już, no ja widzę Chrystusa dosyć wyraźnie, przynajmniej w niektórych, nie we wszystkich, ale w niektórych widzę. I generalnie są to wizje odnowy, najpierw jeźdźcy, no jest to też ciekawe, że w ogóle się jeźdźcy pojawiają, którzy się później pojawiają też w Księdze Objawienia. Potem cztery rogi, czterech kowali, już nie pamiętam, co tam było. Mąż ze sznurem mierniczym, generalnie jakby chodzi o zapowiedź tego, że Pan wróci do Jerozolimu. Co jest bardzo pocieszające. No i trzeci rozdział, arcykapłan Jozue. To jest w ogóle ciekawe, no bo Jozue to jest po prostu Jeszua, a Jeszua to Jezus. I także to jest też ciekawy wątek. Kiedyś chyba mówiłem przy okazji imienia Jezusa z Ewangelii Mateusza, jakieś 2 lata temu, byście sobie chcieli zerknąć o imieniu Jezus. A więc mamy arcykapłana Jozuego i to mamy takiego arcykapłana dosyć dziwnego, dlatego że on stoi przed aniołem Pana, i szatana, czyli oskarżyciela, szatan niekoniecznie musi oznaczać szatana w sensie osoby, może oznaczać pewną funkcję, stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Chociaż tu mi się wydaje, że akurat może być jedno i drugie. I wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan szatanie, który obrał Jeruzalem, czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. I anioł powiedział, zdejmijcie z niego brudną szatę, do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przeoblec w szaty odświętne. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu. Tak mówi Pan zastępów, jeżeli będziesz chodził moimi drogami, będziesz pilnował mojego porządku i tak dalej, ja przywiodę swego sługę latorośl. No i to jest ciekawe, bo później Pan Jezus mówi o sobie, że jest latoroślą. Także nie chcę tu wchodzić w te wszystkie niuanse tego trzeciego rozdziału, chociaż są bardzo ciekawe, bo generalnie jakby widać potrzebę i to potrzeba arcykapłana, który tak naprawdę stoi oskarżyciel wokół, wobec niego i on nie za bardzo wie, co ma zrobić, a anioł Pana zapowiada taki moment, że arcykapłan Jozue, Jeszua, jakkolwiek byśmy, no, czujecie, że to są pewne rzeczywistości, które się na siebie nakładają, będzie bez winy, tak? No i właśnie, i on przywiedzie swojego sługę latorość, który gdzieś tam, jeszcze właśnie 9 werset, jednego dnia zmarzy winę całej tej ziemi. No bardzo dziwne, w zasadzie to jest, no to jest taka rozstrzygająca jakaś ofiara, rozstrzygająca służba, coś dziwnego, niespotykanego. W 4 rozdziale jest dosyć ciekawa wizja, bo to jest wizja, gdzie tak naprawdę, która jest na fladze Izraela, to znaczy mamy 2 drzewa oliwne stoją obok niego, czyli koło świecznika całego ze złota, na jego szczycie jest czasza, na niej jest 7 lamp, lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. Bardzo ciekawa kwestia, no bo pamiętajcie o tym świeczniku. Świecznik pojawia się w Pięćdziesiątnicy, kiedy lud Boży jest świecznikiem i takie jakby ogniki się jakby pojawiają, czyli jakby, można powiedzieć, obecność Boża schodzi na lud. I potem mamy w Księdze Objawienia, w 1 rozdziale, gdzie Pan Jezus przechadza się pomiędzy świecznikami, czyli tak naprawdę jakby panuje nad swoim kościołem, bo te świeczniki to są zbory, które później są przedstawione w dalszej części. No właśnie, czyli ciekawe, a co tu jest powiedziane? 2 drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej czaszy, a drugie z drugiej. I potem o co chodzi? Takie jest słowo Pana do Zorobabela, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi się dostanie, czyli to Duch Święty. Zwróćcie uwagę, Duch Święty wstępuje, to jest ewidentnie nawiązanie do właśnie obecności Ducha w Kościele. Potem jest, on położy kamień na szczycie wśród okrzyków cudny, cudny. Znowu kamieniem węgielnym jest Pan Jezus, tu nie jest akurat o kamieniu węgielnym,
No ale jakby jest o tej budowie doskonałej świątyni. Ci, którzy gardzili dniem małych początków, no to jeszcze można oczywiście odnieść do tego początku, tej odbudowy świątyni. Jeszcze 400 lat, znaczy jeszcze 500 lat tak naprawdę będzie ta świątynia stała. W każdym razie potem, ale w tych drzewkach oliwnych, które stoją po obej stronie tego świecznika, jest jakaś zapowiedź ciągłości, jakiegoś takiego ciągłego zaopatrzenia, niewyczerpania tego zasilenia dla obecności Bożej reprezentowanej przez ten świecznik. Generalnie całe księgi Zachariasza nigdy nie przeczytałem, w sensie przeczytałem je wielokrotnie, ale nigdy nie przeanalizowałem. Potem mamy cztery wozy, potem mamy koronację arcykapłana Jozuego, to też jest bardzo ważne. I ósmy rozdział, nowa przyszłość ludu Bożego. Tu już nie będę się wymądrzał, bo po prostu nigdy jakoś super mocno tego nie przeszedłem. Natomiast jest to wizja, tak jak powiedziałem, wizja odnowy, wizja zachęty, ale jednocześnie również wizja mesjańska. I myślę sobie, że to jest w ogóle ciekawe, kiedy się patrzy na te proroctwa już po powrocie, że one jakby... One wyczekują czegoś więcej. Tu nie chodzi po prostu o to, żeby wrócić z powrotem do ziemi obiecanej. Ta ziemia obiecana trochę tak nie wygląda, jak miała wyglądać. To też się wyczuwa w księdze Ezechiela, gdzie ta wizja tej świątyni przyszłości, ona jest kosmiczna. Tam niby to wszystko jest wyliczane, niby to wszystko jest, no trochę wygląda jak rzeczywiście jakaś taka praca, wiecie, jakiegoś człowieka, który mierzy tą ziemię, no a tak naprawdę to nigdzie nie pasuje. To są tak potężne fragmenty ziemi, że one się gdzieś tam nie mieszczą tak naprawdę w tej ziemi obiecanej. I to jest taki kosmiczny. Znaczy, to że wymiar jest kosmiczny. I gdzieś ta świątynia, gdzieś ta odnowa, gdzieś to wszystko się w jakiś sposób to wykracza poza to, co się odnawia. Oczywiście coś się odnawia, oczywiście tam gdzieś wracają Żydzi i tak dalej, i tak dalej. Ale ma się to nijak do tych wizji, które pojawiają się po powrocie. Coś więcej musi nastąpić i to coś więcej następuje. Jest to wyraźnie przepowiedziane w księdze Daniela, a w tych wizjach prorockich, mówię, one przekraczają jakby tą realizację, która faktycznie w historii tej do czasów Chrystusa następuje, więc zapowiadają coś więcej. Panie, dziękujemy Ci za Zachariasza, dziękujemy za to, że objawiłeś mu przyszłość w tych różnych wizjach, które zapowiadają Ciebie i rzeczywistość Twojego Królestwa. Daj nam, Panie, żyć nadzieją, daj nam się tym cieszyć, że Ty przyszedłeś, że właśnie Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Panie, że możemy się do Ciebie we wszystkich naszych sprawach, wielkich i małych, właśnie z ufnością przychodzić i a też, Panie, daj nam najpierw szukać Królestwa. Najpierw szukać Królestwa i tego, co jest Jego sprawiedliwości. I bądź łaskawy i przedawaj nam wszystkich innych potrzeb, kiedy my szukamy tego, co dla Ciebie ważne. I bądź tym, Panie, uwielbiony i prowadź nas nieustannie do siebie. Polecam wspieranie mojej służby. Pozdrawiam ciągle z naszego obozu zborowego. Z Bogiem i do zobaczenia.